Meine lieben Damen und Herren, das ist Erika. Erika, właśnie tutaj wymawiane Erika, to najpopularniejsza, przynajmniej w tej części Niemiec, gdzie ja mieszkam, sieć supermarketów, właściwie kilka różnych formatów sklepów pod marką Edeka, część wielkiej korporacji FMCG Edeka. Bardzo ciekawa już chociażby ze względu na to, że przedsiębiorstwo to powstało na przełomie XIX i XX wieku jako spółdzielnia i jako spółdzielnia rozwijało się, odnosiło sukcesy przez kilkadziesiąt lat do lat 70. XX wieku. Co jest ciekawego obecnie w samych sklepach Edeka? Bardzo fajny dział wege, ale to jest norma w supermarketach niemieckich. Polskich, z tego co widziałem, będąc ostatnio, myślę, że już też, bardzo dobry i tani dział z produktami eko, bio, czy jak to tam nazwiemy, dużo produktów firma Alnatura, dystrybuuje się między innymi w Edece, ma swoje firmowe 2 czy 3 sklepy, to są produkty eko, bio, w bardzo niskich cenach, powiedzmy w Edece. Płatki owsiane Alnatury i płatki owsiane takie zwykłe, bez certyfikatów bio, są praktycznie w tej samej cenie. Co jeszcze warto? Warzywa i owoce. Tanie warzywa i owoce. Również ogromna ilość w dobrych cenach warzyw i owoców bio i regionalizacja. Nie wiem, na ile to jest polityka tej firmy w całym kraju, czy jest to zostawione z pojedynczym supermarketom. Natomiast w tym właśnie supermarkecie, przed którym to nagrywam, można kupić chociażby kawę z lokalnej palarni kawy. A także warzywa, owoce z okolicznych przedsiębiorstw, przede wszystkim ziemniaki. Tu generalnie większość warzyw ma dumny napis Aus Niedersachsen, czyli z Dolnej Saksonii. Natomiast ten rejon, jesteśmy w rejonie nazywającym się Lüneburger Heide, to największe w Niemczech zagłębie ziemniaczane i praktycznie wszystkie ziemniaki, ile razy miałem możliwość sprawdzić, były z Lüneburger Heide, wszystkie były z Dolnej Saksonii. Niektóre mają nawet taką adres gospodarstwa, z którego pochodzą. Sprawdziłem kiedyś gospodarstwo, to było w tym sklepie, gospodarstwo było w tamtym kierunku 6,5 km stąd. Czyli dział wege, ok, dział bio, eko, super, lokalne warzywa, super.